Minecraft Tajemnicy Smoków. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Minecraft Tajemnicy Smoków. W końcu się doczekaliśmy. Kolejna aktualizacja, która doniosła aż 4 nowe smoki i dużo różnych dodatków, które zobaczycie w tym filmie. Zanim zaczniecie jednak pisać, że aktualizacja jest słaba, bo nie ma śmierci pieśni czy mrozi czorta, to zobaczcie najpierw co i jak. Moim zdaniem smoki, jakie zostały dodane, są naprawdę kozackie. Została dodana biała furia, wampirzy smok, smok mumia i smok zombie. Możecie dać znać w komentarzu, jaki smok wam się najbardziej podoba, a ja przypnę wam serduszko. A teraz, kto jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam gorąco, lecimy teraz po 3000 widzów. Uda się? Myślę, że na pewno. Zostawcie jeszcze 200 łapek w górę, by pojawił się kolejny film z Minecraft Tajemnicy Smoków, a tymczasem życzę wam miłego oglądania. Dobra, Karo, już prawie jesteśmy. To już tutaj ostatnie, że tak powiem... No, krokami tego też nie można nazwać. Tutaj już zaraz... Słuchaj, wylądujemy... Kurde, nawet nie wiem, gdzie wylądować, żeby tutaj przypadkiem im nie zniszczyć. Bo jednak elfy sobie cenią ich prywatność i w ogóle, więc... Nie wiem, wylądujmy może po prostu przed bramą jakoś tak. Dobrze. Ja ogólnie tutaj już kiedyś byłem, ja tutaj trenowałem, ale jednak wiem, jakie są elfy i nie chcę ich tutaj jakby, że tak powiem, urazić. Zostań tutaj, Perła, zostań. Usiądź sobie. Chodź, Karo, chodź. Słuchaj, o kurde, żaby. O, wow! Ale ich się tutaj pozmieniało w ogóle. Ładnie. Dobra, widzę strażnika, także spokojnie. Oni mnie tutaj znają, także jeżeli nie zrobisz niczego głupiego, to raczej... Chwila, może zdejmij mi to zbroję, żeby później nie było. Halo? Dzień dobry! Jestem Dexter, jak coś, to chyba mnie już powinniście tutaj kojarzyć. Ja tutaj troszeczkę sławny jestem, bo tutaj bardzo dobrym łucznikiem kiedyś byłem. Ale to mało znana historia, rzadko komu to opowiadałem. O, znowu elfy. W ogóle, bo no to jest jakby dom elfów, taka wielka dolina, nie? I właśnie, słuchaj, musimy się udać do takiego jednego, który się nazywa Lord Elrond. I to jest jakby ich przywódca, coś takiego. O, dzień dobry, dzień dobry. Ja, ale smok! Ja... Kurde. Jakiego oni mają smoka? Ale to jest epicki smok, czekaj. No i chciałem powiedzieć, że... Po prostu pogadam z nim, czy jest w stanie jakoś nam pomóc, bo elfy, z tego co wiem, potrafią leczyć, ale nie wiem, czy potrafią leczyć takie smoki, ale... Jaki smok! Cześć, kurde! Jaki ty wielki jesteś! Kurde, nie mam ryb przy sobie i chyba miecz też zostawiłem u Perły, szkoda. Ale cześć, kurde, on jest ogromny. Tak to bym go nakarmił, chodź. Idziemy wyżej. Ja ci tu zaraz powiem, gdzie możesz iść, bo ja tu ogólnie kiedyś miałem swój pokój, więc jak cię poślę do mojego pokoju, to się chyba nic nie stanie, se może odpocząć albo coś. Jej, w ogóle gadam do ciebie i tu nagle... Jaki on jest słodki. Taki kurde, taki piesek troszeczkę. On nawet przypominał. Muszę kiedyś wziąć moje smoki tutaj, i żeby się zapoznały albo coś. Ale on jest słodziakiem. Bardzo. Czekaj, aha, nie, to nie w tę stronę, chodź. Dzień dobry w ogóle. Słuchaj, tutaj przejdziesz przez ten most i idziesz tam do góry, schodami do góry i tu jest ten budynek. To tam gdzieś jest mój pokój, to tam się po prostu udaj, dobra? Dobra. Ja idę porozmawiać i przyjdę po ciebie później. Dobra. Wow, ale to miejsce jest epickie, no. Zapomniałem, że tutaj jest tak pięknie. Wow, jeszcze wschód słońca chyba jest, albo zachód. Nie, to jest wschód raczej. Wow. Mam tylko nadzieję, że Lord Elrond jest tutaj, bo inaczej możemy mieć troszeczkę problem. Jejku, jak tu jest pięknie. O kurde, kolejny smok. Ja nie mogę. Co to jest w ogóle za gatunek? Ojejku, ile tu jest żab. Jejku, żaby, ja was nie chcę tutaj podeptać. Co to jest za gatunek? Mam nadzieję tylko, że... Lord Elrond tam jest. Dzień dobry, elfie. Cześć, smoku. Spokojnie, nie chcę nic zrobić. Pamiętasz mnie może? Nie, ty mnie w sumie nie pamiętasz. Ja ciebie też nie pamiętam. Ach, kurde. O, witam, wasza wysokość, Lordzie Elrondzie. Witam bardzo serdecznie. Witaj, Dexterze. Można usiąść? Siadaj. Okej, dobra. Gwiazdy przepowiedziały twoje przybycie. Gwiazdy? W sumie lecieliśmy w nocy, ale się nie spodziewałem. Dobrze, czy mógłbym opowiedzieć, o co chodzi, bo nie jestem tutaj jakby bez, no, że tak powiem, powodu i... Domyślam się. O, no to bardzo dobrze. W ogóle dawno tutaj nie byłem, zapomniałem już, jak tutaj jest pięknie. Naprawdę. A właśnie, jeszcze zanim, co to są za smoki? To są wampirze smoki.
Wampirze smoki? Od kiedy wy je macie? Przecież... Jak ostatni raz tutaj byłem, te ile? 2 lata temu? To co, wy je jakoś od roku musicie mieć, czy co? Bo z tego co wiem, to... Nie no, niedawno byłem przecież jeszcze w Śródziemiu, no to nie mieliście ich. Przybyły do nas z mitycznego świata. Z mitycznego świata? O kurde, to może być... Ja ostatnio spotkałem z moją przyjaciółką, w ogóle z nią tutaj przyleciałem. Spotkaliśmy takiego smoka, który też wygląda na taki... No, na pewno go jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, jakiś musi być mega rzadki albo coś. I no jedyne co chciałem powiedzieć to, że bardzo ładne smoki, jak wampirze smoki, to... Kurde, co, pewnie nie śpią w nocy albo coś. Aj, ale to w sumie dobra obrona, bo one nie śpią w nocy. Dobrze kombinujesz. O kurde, dobra. To ja tak na szybko chciałem powiedzieć, po co tutaj jestem, bo mam taką wielką sprawę, taka sprawa wielkiej wagi i... Mój smok został postrzelony i nie wiem do końca co to było, może to jakaś strzała albo coś, trucizna, nie jestem pewien. To było zielone, tyle wiem na pewno i jakby on cały czas śpi teraz, mam wrażenie, że coraz rzadziej oddycha i mam wrażenie, że on powoli umiera i właśnie po to tutaj przyszedłem, bo byliśmy w Ereborze jeszcze, do krasnoludów się spytać, bo słyszałem legendę, że arcyklejnot jest w stanie leczyć, aczkolwiek w Ereborze nikogo nie było, tam jest pustka. I właśnie po to tutaj przyszedłem, bo wiem, że wy też potraficie w miarę dobrze leczyć i właśnie o to tutaj chodzi. I właśnie to jest ten problem, że ja nie wiem, co się stało z moim smokiem. Po prostu cały czas śpi teraz. No nie wiem, co zrobić właśnie, dlatego tutaj przyszedłem. Być może wiem, co się stało twojemu przyjacielowi. Wie pan? Padł ofiarą pewnej trucizny. Nazywa właśnie... się smoczy korzeń. Smoczy korzeń? Dokładnie. Chwila, nie słyszałem nigdy o tym, a dużo studiowałem przecież we wszystkich książkach. Nie słyszałem o takiej truciźnie. Nie jest to popularna trucizna, ale na pewno... Stosowana tylko i wyłącznie na smokach, tak? Dobrze rozumiem. Tak, dokładnie. No ja nie mogę. Ale da się to jakoś wyleczyć czy coś? Macie takie, nie wiem, substancje albo coś? Owszem, jest to możliwe. Zapraszam za mną. No dobrze, dobrze. A to w takim razie co? Tutaj? Te smoki, a dokładnie ten smok, no. Mają właściwość usuwania z ciała twojego przyjaciela trucizny. Ale w jaki sposób? Wbija swoje kły, poprzez co jakby ją wysysa. Bo to jest wampir! Znaczy wampirzy smok. Tak, jak ci tłumaczyłem. Chwila, czyli jeżeli miałbym takiego smoka, takiego wytrenowanego, to on byłby w stanie pomóc Szczerbatkowi, w sensie mojemu smokowi? Dokładnie. A to... Kurde, głupio mi tak prosić, ale mógłbym jednego takiego smoka, bo mój przyjaciel umiera i nie chcę, żeby mu się... Nie chcę, żeby cierpiał. Rozumiem cię, lekarze. Mógłbym nawet zapłacić, tylko że ja nie mam pieniędzy nawet. Bardzo bym prosił. Mamy na starą znajomość, weź go za darmo. Naprawdę? Znaję moją miłość, przyjacielu. Dziękuję bardzo, ale to tego smoka, czy jakiegoś innego? Czy mam sobie wybrać po prostu? Dobrowolny wybór. Aha, no dobrze. A są gdzieś jeszcze takie smoki? Oczywiście, mamy ich całkiem wiele. W tamtą stronę znajdziesz pewien domek, w którym to znajdziesz. Aha, a to wiem gdzie, w magazynie, tak? Znaczy, kiedyś to był magazyn, nie wiem czy dalej jest. Dokładnie. Dobra, no to dziękuję bardzo w takim razie, Lordzie, Elrondzie. I no, dziękuję za pomoc przede wszystkim, bo bez ciebie mogłoby się to... Chociaż nawet nie wiem, czy się uda, ale jak mówisz, że to jest smoczy korzeń, no to... Znaczy, jakaś trucizna, mam nadzieję, że się uda. W takim razie dziękuję za pomoc, bo i tak zrobił pan więcej niż krasnoludy, których w ogóle nie było. Nie wie pan, co się z nimi stało? Nie mam pojęcia. Te ich przedziwne działania... to nie moja sprawa. No, dobrze, w takim razie dziękuję bardzo i... kurde, mam nadzieję, że się... Dam znać, jeżeli się uda, to na pewno wrócę tutaj z tym smokiem jeszcze, dobrze? Odejdź w pokoju, przyjacielu.
Dobrze. Bywaj, Lordzie Elrondzie. Oh. Kurde, ale który to teraz był dom? Ten? Chyba tak. Matko, dobra, pójdę po karo albo coś. Jakie te smoki są w ogóle? Nie no, ten to jest taki piękny. Jakbym miał kiedyś takiego małego smoka albo coś, albo wampira w ogóle. Gdybym mógł mieć takiego smoka na stałe, albo takiego znaleźć, to przecież to by było mistrzostwo świata. Mógłbym wtedy cały czas leczyć moje smoki, ale skąd oni mają taką rzadką truciznę jak smoczy korzeń? Cześć, smoku. Dobra, Karol powinna być gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że ich nie zabrali do lochów. Karo! Karo, jesteś tu gdzieś? Jestem. Karo? O, nie. Cześć. Dobra, słuchaj. No i co? No, dowiedziałem się, co to może być i... Kurde... Nie wiem do końca, jak ci to wytłumaczyć. Po prostu dowiedziałem się, że jest taka trucizna, która działa dokładnie tak jak na szczerbatka i nazywa się smoczy korzeń, czy jakoś tak. Podobno jest to bardzo rzadkie. Kurde, nie słyszałam. No, ja nigdy o tym nigdzie nie czytałem, a bardzo dużo studiowałem, jeżeli chodzi o smoki i w ogóle. Zwłaszcza tutaj dużo studiowałem, zresztą widzisz, ile tu jest książek. No. I właśnie studiowałem to i nigdzie tego nie było po prostu. Jest to jakaś mega rzadka trucizna. I dowiedziałem się, że te smoki, które tutaj są, to są wampirze smoki. I one mają właściwości lecznicze. Potrafią, nie wiem, wbić swoje kły chyba w ranę albo po prostu w szczerbatka. Dobrze, przykładowo szczerbatka. I wyssać te trucizny jakby. I im się to nic znaczy, nie stanie. Że możemy uratować szczerbatka. No właśnie tak. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że to jest ten smoczy korzeń. I że uda się. I wtedy, jakbyśmy mieli takiego smoka na stałe, to przecież plemiecie nie, by nam już nic nie zrobiło. Cały czas byśmy mieli, wiesz, możliwość leczenia. O nie, a w sumie nie spytałem, czy na tego smoka też działa smoczy korzeń. Bo wtedy by potrzeba było kolejnego wampira albo coś. Dobra, zobaczymy. Słuchaj, musimy się dostać do tego domku tutaj u góry. Tam jest magazyn i tam podobno są, nie wiem, smoki czy coś i możemy sobie takiego jednego smoka wziąć. Za darmo podobno, więc to... Znaczy, prawdopodobnie też go oddam przecież, nie? Ale póki co potrzebujemy go. Tu są chyba schody w ogóle, chodź. No, idę. Nie tędy. Trzeba przejść przez most koło tego smoka, o kurde. On się tutaj... Czekaj, trzeba przejść naokoło, bo on się tutaj strasznie rozsiadł. Dobra, przejdziemy jakoś na spokojnie. Chwila, ja może swoją zbroję ubiorę, a może nie wszystko, ale jednak, chwila. Którędy teraz? Chyba tędy. Kurde, dawno tutaj nie byłem niestety. Ale... A ja tym bardziej. No, przecież ty tu nigdy nie byłaś. Ty... W sumie... Aha, no o to ci chodzi. Czekaj, to chyba tędy. W sensie... Byłem tutaj kiedyś, przez jakiś czas, ale nie tak, że mieszkałem tutaj od samego początku, czy coś. Kurde, to chyba tędy teraz. Mhm. Ja niestety już nie pamiętam tego wszystkiego. Mam tylko jakieś takie przebłyski. Tak, dobra, to jest tędy, chodź. Chodź. O, żaba, jejku, ile tych żab tu jest. Co to jest w ogóle za symbol? O to też zapomniałem spytać. O, dzień dobry. Co to jest? Co to jest? Ale patrz, ile jajek mają tych wampirów. Czekaj, chcesz mi powiedzieć, że to są ich jakieś inkubatory, czy coś? Że tak to teraz wygląda? Możliwe. Jacie, oni w tym wylęgają smoki? Ja. I tyle mają tych jajek wampirów? Ej, to oni są teraz nieśmiertelni tak naprawdę. Ich smokom nic nie grozi, a tym bardziej im. Czekaj, tam dalej nie, to chyba było u góry. Ty, ale co jest w ogóle z tymi żabami? One sobie tak po prostu tutaj mogą wchodzić do tego domu czy coś i nie mają z tym problemu? Ja nie wiem. Kurde, dobra. Nie wiem. To chyba było tu u góry. Jo! Ile oni tych smoczych kul mają? Co jest? Ty, a ja myślałem, że to był mój patent, żeby takie coś zbudować. Co jest grane? I w tych wszystkich są smoki? Takie gotowe do bitwy albo czegokolwiek? Ej, taka ikonka jakaś. Chwila, to jest chyba ten wampir. Czekaj, wezmę go. O, chwila. Ale jeżeli go tu postawię, to przecież on się tu nie zmieści. Musi mieć na zewnątrz albo coś. Czekaj, ale ja chciałem jeszcze sprawdzić. Wow, ale strasznie dużo tych smoków. Wow. Co to jest za zbroja? Co? Czy to jest zbroja z Gronkla? Z łusek Gronkla?
Jakie to jest? Czekaj, da się to założyć? Dobra, i buty. Jak ja w tym wyglądam? Jak ja w tym wyglądam? Ale to jest epickie. Dobra, chwilę, ja to odłożę, bo nie chcę, żeby później na mnie krzyczeli. Okej, co my tu mamy dalej? Ej, ale wszędzie się pojawia ten symbol. Ty, jakie półki w ogóle, co oni tu mają? Co to jest w ogóle? To wygląda... Co to są jakieś beczki? To wygląda jak beczka na paliwo albo coś. I tu jeszcze takie ręce to trzymają. Łe! Ale to jest brzydkie. Jak oni to mogą tutaj trzymać? A to nie jest przypadkiem główny pokój tego Lorda Elronda? Co to jest za skrzynia? Możliwe, ty, że coś w tym jest? Ej, to jest skrzynia jakaś, tylko tu nic nie ma. A tu może tu są... Może tu normalnie trzymają jakieś miecze albo coś. A to? A nie, to jest zamknięte, dobra, tego nie mogę otworzyć. Ty, ale chcesz mi powiedzieć, że to jest smok Lorda Elronda? Ale mi się wydaje, że oni tutaj mają tylko takie wampiry. Dobra, to tego nawet nie biorę, bo jeszcze ten, będę musiał oddać tego wampira czy coś. Chodźmy może już na zewnątrz, ja bym chciał zobaczyć, czy ten wampir w ogóle ten pomaga. Chodź. W sensie, czy w ogóle to jest wampir. My już wychodzimy, do widzenia. To czekaj, to ja mam elytrę. I co, lecimy na ten plac zobaczyć tego smoka. Okej, okay, dobra, chwila, nie za mocno! O kurde, okej. Okay. Troszeczkę mnie zraniło, ale jest git. Założę z powrotem zbroję, będzie wszystko dobrze. Czekaj, odsuń się, bo nie wiem, jaki ten smok jest duży tak naprawdę. Może być taki jak ten, może być mniejszy, nie wiem. O kurde. Ty, cześć smoku. Kurde, nie mam do ciebie jedzenia niestety. Czekaj, usiadł sobie. Grzeczny smoczek, zabieramy cię do nas jakby. Kurde, masz może jakieś ryby? Aha, dobra, masz jedzenie. Przynajmniej nie będzie głodny. A masz może jakieś ryby? Czy nie masz? Niestety nie mam. Kurde, bo perła może być zaraz głodna. No, chwila. Wezmę sobie tego smoka. Zostawię gdzieś tutaj i chodź w takim razie. Lecimy do domu. Teraz tylko, żeby Szczerbatek wyzdrowiał, a przynajmniej mam taką nadzieję. Ała, nie bij mnie. Perła! Kurde. A kulka co? Ty położyłaś kulkę spać, czy sama poszła spać? Położyłam ją spać. Aha, dobra. Cześć, Perła. Kurde, lecimy już do domu. Tak, prawdopodobnie uratujemy Szczerbatka, a przynajmniej no, mam głęboką nadzieję. Dobra, w którą to teraz stronę? My przelecieliśmy, kurde, stamtąd gdzieś. Tak, stamtąd. Dobra, to lecimy, lecimy. Teraz jak najszybciej, Karo. Jak najszybciej. Szybko, szybko. Odejdź w pokoju, przyjacielu. Bywaj, Lordzie Seironie. Co? Seironie! Czekaj, bo to tam powiem, bo tyś to pieprzył trochę. Tak. Super. Cześć, ja to zniszczyłem. Seironie, Seironie.